Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju. Ja się nazywam Janina Repeka i jestem stażystką w Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z profesorem Piotrem Bojarskim, dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat zrównoważonego rozwoju jest dosyć szeroki i na ile ten temat powinien się dzisiaj pojawiać w każdej dyscyplinie naukowej? Zadaje mi pani dość trudne pytanie, chociażby z tego powodu, że nie jestem specjalistą od wszystkiego, ani także od intencji naukowców, którzy zajmują się swoimi badaniami. Mogę powiedzieć, po pierwsze, analizując dotychczasowe wywiady przeprowadzone z dziekanami, pracownikami naszego uniwersytetu, reprezentującymi przecież bardzo różne specjalizacje i dyscypliny naukowe, że temat zrównoważonego rozwoju pojawia się w bardzo dużej ilości dyscyplin, w niektórych zapewne w mniejszym, w innych w większym zakresie, aczkolwiek oczywiście miałbym tu pewne zastrzeżenia dotyczące pewnych bardzo hermetycznych dyscyplin, w których poszukiwania tematu zrównoważonego rozwoju i związku z badaniami są dość nieoczywiste, co nie oznacza, że zrównoważony rozwój nie ma szansy tam się pojawić, nie pojawia się albo nie powinien się pojawić. W jaki sposób dyscypliny pana, czyli matematyka, fizyka i informatyka, przyczyniają się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju? Te związki są, powiedziałbym, głębokie i niekiedy dość pierwotne. Taka dyscyplina jak matematyka z całą pewnością nie budzi od pierwszego jakby spojrzenia jakichkolwiek skojarzeń ze zrównoważonym rozwojem, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że matematyka wykształca pewien język, który służy opisowi, język formalny, który służy opisowi różnego rodzaju procesów i zjawisk, ich optymalizacji, ich analizy, to ten związek staje się dość jasny. Oczywiście matematyka nie będzie wysuwać się tutaj na plan pierwszy jako dyscyplina naukowa, ale będzie tą taką siłą pierwotną napędzającą rzetelne, świadome analizy i wybory, których dokonujemy, na przykład zmieniając sposoby pozyskiwania energii w świecie, prawda, czy analizując pewne zjawiska społeczne czy epidemiologiczne, na przykład analizy matematyczne służyły prognozowaniu rozwoju pandemii COVID-19 nie tak dawno, bardzo poważne analizy, które umożliwiły jednak reakcję, powiedziałbym, dynamiczną i trafną na to, co się może stać w najbliższej przyszłości. Te trzy dyscypliny, które są uprawiane u mnie na wydziale, przenikają się bardzo mocno, jeśli chodzi o związki ze zrównoważonym rozwojem. Według mnie w ogóle jakaś taka pierwotna potrzeba, która ma służyć zrównoważonemu rozwojowi, wynika z głębokiej interdyscyplinarności, z zestawiania pewnego problemu do rozwiązania ponad kompetencjami pojedynczych osób, czy nawet zespołów badawczych. I to dotyczy i fizyki, i informatyki. Informatyka, trudno dzisiaj bez informatyzacji wyobrazić sobie przebieg jakiegokolwiek procesu gospodarczego, czy zapis jakiegokolwiek procesu społecznego. Nawet dzisiaj nasza obecność w studio, to przecież też jest część aplikacji informatycznych. Jeśli chodzi o fizykę, to fizyka z kolei kreuje różnego rodzaju przyrządy, materiały, obiekty, materiały funkcjonalne, tak zwane i w nanoskali, ale z drugiej strony też w takich odległych od nanoskali również skalach obserwacji, na przykład zjawiska atmosferyczne, też są przewidywane bardzo często przez metody fizyczne, ocenę ruchu, symulacje komputerowe. To wszystko jakby się miesza i te związki są dość oczywiste, jeśli tylko zachowa się otwartą głowę. To się je szybko dostrzega. Temat zrównoważonego rozwoju już dzisiaj pojawia się w programie studiów, czy raczej jest to częściej w tematach badań naukowych? Głównie ten temat pojawia się w badaniach. Ten temat dzisiaj, żeby pozyskać jakieś poważne środki finansowe na badania, jest istotny. Zarówno z punktu widzenia pozyskiwania środków finansowych, ale też definiowania celów badawczych. Jeśli chodzi o sprawy studenckie, to jest to temat obecny, ale na pewno w zbyt małym wymiarze. Ale mogę podać pewien przykład. Jest taki projekt realizowany na Uniwersytecie Gdańskim dotyczący dwutlenku węgla, czyli dwutlenek węgla generalnie w takich badaniach zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważny, prawda? Wiadomo, że chodzi nam o efekty cieplarniane. Jest bardzo specyficzny, bo większość problemów badawczych, technologicznych, ekologicznych zajmuje się CO2, czyli dwutlenkiem węgla w aspekcie jego emisji do środowiska. Natomiast przedmiotem jakby tego projektu
jest druga strona medalu, czyli w jaki sposób dany ekosystem, w tym przypadku ekosystem leśny, jest w stanie pochłonąć, czyli jaką ilość tego dwutlenku węgla jest w stanie, mówimy, zniwelować. Ciekawa jest historia tego projektu, ponieważ we współpracy z firmą Kainos oraz Fundacją Las na Zawsze, która dostarcza danych do tego projektu, studenci przygotowali właśnie taką aplikację, która ma ocenić, monitorować właśnie takie możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez takie ekosystemy. No oczywiście środek ciężkości tych badań i zainteresowanie badawcze to jest biologia, to są nauki biologiczne i takie współprace zarówno z pracownikami Wydziału Biologii, ale i innych wydziałów, ale także z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, no przebiegają już od pewnego czasu i są kontynuowane i będą też w ramach różnych, czy to prac licencjackich, prac magisterskich, więc takich, dla takich trochę bardziej zaawansowanych studentów, którzy już osiągnęli pewien, powiedziałbym, poziom wykształcenia, ale nadal są studentami i mogą stanowić świetny przykład, że warto studiować po prostu na naszym wydziale. Warto łączyć swoje zainteresowania i pasje z takim może trochę głębszym przygotowaniem matematyczno-informatyczno-fizycznym, a może i przygotowaniem z innych dyscyplin w takim zakresie, w jakim to jest konieczne do realizacji tych aplikacji. Ten projekt faktycznie brzmi bardzo ciekawie i bardzo mnie zainteresowało też, dla kogo to jest skierowane, jakby ta aplikacja, komu ona ostatecznie będzie też służyć. Społeczeństwu. To jest prosta odpowiedź. Tak? W ogóle liczymy na to, że z takich de facto programów pilotażowych, nazwijmy to, czyli małych rzeczy, jeśli chodzi o skalę globalną, urodzą się rzeczy większe. I to jest nasza rola. Taka może skromna, ale inspirująca. My mamy być inspiracją dla innych i staramy się to robić. Wspomniał też Pan wcześniej o interdyscyplinarności, która jest, mam wrażenie, niejako wpisana faktycznie w cele zrównoważonego rozwoju, które mówią o tym, że musimy faktycznie podjąć temat z bardzo różnych stron. Na ile ważne jest prowadzenie działań w tym zakresie też z innymi podmiotami, może właśnie innym wydziałem, albo innymi uczelniami, czy urzędami miast? Baza interdyscyplinarności to jest współpraca. Współpraca daleko wykraczająca poza dyscypliny, które są uprawiane nawet na wydziale. Niektóre naprawdę są bardzo ciekawe i powiedziałbym nieoczywiste. Mamy na przykład taką bardzo fajnie rozwijającą się współpracę z Wydziałem Prawa, dotyczącą analizy tego, co dzieje się na scenie przestępstwa czy scenie zbrodni. Tam usiłujemy w ramach zrównoważonego rozwoju przygotować zestaw nietoksycznych odczynników, który by służył wieloparametrowej ocenie nie tylko dotyczącej identyfikacji osoby, która dopuściła się przestępstwa, ale także całego zespołu okoliczności, które do tego przestępstwa mogłyby doprowadzić. Czyli na przykład, jeżeli na odciskach palca jakiejś osoby, która uczestniczyła w danym zdarzeniu, znajdziemy substancje zabronione, to wiemy, że ta osoba mogła uczestniczyć w jakimś innym zdarzeniu wcześniej, albo po prostu jej rolę w tym zdarzeniu łatwiej jest określić. To jest może ciekawostka na razie, ale mamy szeroko zakrojoną współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Mamy pracowników, którzy współpracują w projektach badawczych dotyczących kontrolowanego uwalniania leków. Przy tę kontrolę zapewniają właśnie metody fizyczne, pewnego rodzaju obliczenia, które pozwalają w jakiś sposób zaplanować szybkość tego uwalniania, na przykład z opatrunków specjalnie przygotowanych do organizmu. Mamy bardzo ciekawe współpracę w grupie pana profesora Malika w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, którego jednym z głównych takich zainteresowań jest projektowanie, tworzenie i zastosowanie nowoczesnych źródeł światła, światła białego najczęściej. No i okazało się podczas jednej z ostatnich wizyt, bodajże na Wydziale Biotechnologii, że można lepiej tam wykorzystać oświetlenie roślin, które funkcjonuje po prostu ze względu na to, żeby te rośliny mogły może lepiej wzrastać, czy lepiej się zachowywać. W tej grupie na przykład profesora Malika prowadzi się bardzo ciekawe badania związane ze źródłami światła nad leczeniem depresji sezonowej. Do tego są potrzebne specjalistyczne luminofory, czyli takie substancje, które świecą, ale w bardzo szerokim zakresie, nie tylko na przykład na niebiesko, czy tylko na zielono, czy tylko na czerwono, ale są w stanie pokryć
bardzo szeroki zakres, jak my to mówimy, widma promieniowania elektromagnetycznego, a także bliskiej podczerwieni. One tam są tworzone i świetnie zdają egzamin, budzą dosyć duże zainteresowanie. Z takich innych ciekawostek, no to na przykład zabieg paskalizacji jest czymś bardzo ciekawym. To jest zabieg poddawania żywności procesowi wysokiego ciśnienia, czyli poddajemy tą żywność wysokiemu ciśnieniu, to się nazywa paskalizacją, nazwiska Pascala. Ten zabieg po pierwsze nie zmienia żadnych cech żywności, ani jej jakości, ani jej zapachu, ani jej smaku, natomiast doprowadza do zabijania drobnoustrojów różnego rodzaju. No i to jest takie, wydaje się, że to jest bardzo fajny społeczny wymiar takich badań. W mojej grupie kiedyś, nie tak dawno, byliśmy współautorami we współpracy z naszymi kooperantami z Włoch z kolei, takiego, no można powiedzieć, biosensora, który umożliwia wykrywanie patuliny, która jest groźną, bardzo toksyną, pojawiającą się w produktach spożywczych niektórych z takich na przykład owoców, czy dżemów, czy soków, więc można dość łatwo zobaczyć, czy ten produkt jest zdrowy, czy zdrowy nie jest. Bardzo cieszy mnie to, że faktycznie takie projekty już się dzieją i to w całkiem dużej ilości i na skalę taką wewnątrz uniwersytetu, ale też na zewnątrz, nawet na skalę międzynarodową. Jakie nowe szanse daje właśnie taka współpraca, ale też może jakie są trudności w takim połączeniu czasem bardzo nieoczywistych dyscyplin ze sobą? Trudność polegała na różnicy opowiadania o tym samym problemie różnymi językami. Bo inaczej pewne sprawy rozumie fizyk, inaczej chemik, inaczej informatyk i bardzo ważną umiejętnością jest pokonanie pewnych barier językowych, pewnych definicji, pewnego rodzaju dogadanie się na poziomie samego problemu, czasem kosztem pewnej ścisłości, kosztem pewnego wyrzeczenia się jakiejś dominującej roli. Trzeba zdać sobie sprawę, że najważniejszy jest problem i co ja mogę do niego wnieść. Jeżeli prowadzi się luźne rozmowy, naprawdę nie w luźnej atmosferze, niekoniecznie takie bardzo, bardzo naukowe na początku, tylko opowiada się o problemach, ogląda się pewne wyniki, mówi się o marzeniach naukowych po prostu, to jest najlepsza droga w mojej ocenie do tego, żeby uzyskać jakieś rozwiązanie. Chciałam jeszcze zapytać, jak już zaczęliśmy właśnie rozmawiać też o tych różnych przykładach działań, które są podejmowane na wydziale, między innymi nowoczesnych różnych materiałów i urządzeń, które są opracowywane dzisiaj na wydziale. Tak. Jak one się wpisują na przykład w cele zrównoważonego rozwoju? O części może tych zagadnień nawet już chyba zdążyłem Pani opowiedzieć, ale na przykład te luminofory, o których Pani mówiłem, czyli te emitery światła, czy emitery promieniowania w zakresie podczerwieni, no są bardzo ważne z takiego punktu widzenia wielu zastosowań biomedycznych. Przede wszystkim w tak zwanych termoterapiach, czyli to są takie obiekty, które świecą i podczas tego świecenia, którego my nie jesteśmy w stanie zaobserwować, wydzielają dużo ciepła i mogą niszczyć na przykład tkanki nowotworowe, jeżeli je wcześniej tymi emiterami napompujemy. I takie prace też się toczą, oczywiście we współpracy, czy to z lekarzami, czy to z biotechnologami, czy z instytucjami w ogóle gdzieś zlokalizowanymi na zewnątrz. Dużo takich współprac też mamy. To jest taki pierwszy krok, to co my robimy, to jest oczywiście zaledwie pierwszy krok do doprowadzenia do takiej możliwości sprawdzenia, czy ta terapia może w ogóle zadziałać, ale bez takich prac to się nie odbędzie. No, korzyść jest oczywiście społeczna, bo jeżeli coś takiego się udaje, to ludzie na tym zyskują, a chyba o to powinno nam przede wszystkim chodzić. Jakby taki inny zupełnie biegun, to ja bym powiedział, że to jest zagadnienie takie bardzo modne, ważne w tej chwili, to jest cyberbezpieczeństwo. A w zasadzie wolałbym mówić o cyberprzestępczości i reakcji na nią, bo cyberbezpieczeństwo to taki temat, który się pojawia bardzo mocno w mediach, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że w ostatnich kilkunastu miesiącach szkody wyrządzone przez cyberprzestępców sięgały materialne, wycenione na kilka bilionów dolarów i zdamy sobie sprawę, że gdyby się udało te szkody w jakiś sposób zniwelować, to zupełnie inaczej można te środki by wykorzystać, to warto się zastanowić nad tym, jakież to środki należy przedsięwziąć, żeby te szkody ograniczyć. I oczywiście są znane pewne konwencjonalne kroki,
typu szkolenia pracowników, aktualizacji oprogramowania czy korzystanie z zabezpieczonych sieci. No ale to w takich przypadkach bardzo, powiedziałbym, kluczowych, to jest za mało. Znana jest taka historia z Florydy, kiedy to hakerzy zaatakowali oczyszczalnię ścieków na Florydzie właśnie w 2021 roku i doprowadzili do skażenia środowiska w ten sposób. No i w moim przekonaniu, i oczywiście nie tylko moim, przydałoby się tam zastosowanie takich niekonwencjonalnych metod, a to znaczy takich zabezpieczeń, które są bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe do złamania. Takie zabezpieczenia to kwantowe klucze kryptograficzne. No i nad nimi nasi pracownicy i pracownicy zatrudnieni w Międzynarodowej Agendzie Badawczej pana profesora Żukowskiego pracują. Pracują, mają tam osiągnięcia, są już patenty, są już pierwsze wdrożenia. To jest technologia, która wciąż raczkuje, ale przełom, jeśli tam się dokona taki, to pozwoli na globalne oszczędności. A globalne oszczędności w kontekście zrównoważonego rozwoju oznaczają tyle, że będzie dużo mniej pracy potrzebnej do naprawy tych szkód, dużo mniej wydatków energetycznych. W związku z tym korzyść też jest jasna, tak? To jest po prostu oszczędność pracy, energii, ludzkiego cierpienia, bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że cyberprzestępczość powoduje nie tylko straty materialne, czyli te wycenialne, ale no, różnego rodzaju inne straty i doprowadza często do tragedii ludzkich. Mógłby pan przybliżyć dokładniej, na czym polegałaby idea tej nowej technologii? Myślę, że najlepszą osobą do przybliżenia tego byłby pan profesor Marcin Pawłowski, który dokładnie te technologie opracowuje i jest autorem wynalazków. Ja ze swojej skromnej strony mogę tylko powiedzieć, że od strony praw fizyki złamanie tego klucza kryptograficznego jest niemożliwe według współczesnego stanu wiedzy, ponieważ jakakolwiek ingerencja w zasób informacyjny, który jest przekazywany, no, powoduje od razu jakby blokadę tej informacji, niemożliwość jej dojścia, jej zmiany do adresata. To wydaje mi się bardzo ciekawe, ale chciałam też dopytać, oprócz takiej działalności naukowej, którą już w dużej mierze tutaj pan pokazał i wyjaśnił, to trochę chciałabym się przyjrzeć w ogóle pracy wydziału, czy jako jednostka wydział, jako część Uniwersytetu Gdańskiego, w swoich działaniach może również dążyć, takim codziennym działaniu, do bardziej zrównoważonego rozwoju? To już się dzieje w tej chwili na wydziale. Jesteśmy w fazie wprowadzania projektu, takiego programu pilotażowego, mającego służyć oszczędzaniu zasobów energetycznych. Projekt w zasadzie wywodzi się również z grupy pana profesora Malika, jego aktywnych doktorantów przede wszystkim, czyli młodych ludzi, którzy przejęli się generalnie tym, ile uniwersytet i w ogóle instytucje publiczne płacą za prąd. Od tego to się wszystko wzięło. No i postanowiliśmy wdrożyć taki program monitoringu wydatkowania tego prądu. Czyli za pomocą zespołu czujników, które mamy, urządzeń, które są niedrogie, które można nawet komercyjnie zakupić za niewielkie pieniądze, jesteśmy w stanie zobaczyć w każdej chwili, w trybie ciągłym, jaki jest rozpływ energii od dosyć dużego fragmentu aż po pojedyncze gniazdko. Możemy sprawdzać w ten sposób, czy na przykład klimatyzacje są włączone zasadnie i prawidłowo. Będziemy mogli nimi sterować, jeżeli dokończymy nasze oprogramowanie w tym zakresie. Chcielibyśmy to poszerzyć, tą analizę, o inne media, czyli o wydatki na ciepło i o wydatki wodne. No to jest ważne z różnych powodów, chociażby takim prozaicznym powodem jest możliwość szybkiego reagowania na awarię. Jeżeli coś się zdarzy w nocy, nie trzeba czekać na jakieś zgłoszenie albo aż może strażnik coś zauważy, tylko system zgłosi nam powiadomienie i po prostu będzie można szybko zareagować. No i również racjonalizować te wydatki. Na naszym wydziale my mamy bardzo różne jakby źródła konsumujące energię. To jest budynek i nowy, i stary, i w remoncie, i są w nim laboratoria, i są w nim zwykłe sale dydaktyczne, więc jakby te źródła, w których ta konsumpcja tej energii zachodzi, ten zasób jest bardzo zróżnicowany.
I dlatego wydaje się, że jest to też bardzo fajny model do podjęcia być może później jakichś takich szerszych działań. Zrównoważony rozwój to nie tylko energetyka, ale na przykład wyrównywanie szans. I jakie na przykład działania może są podejmowane w tym kontekście na wydziale? Myślę, że dosyć podobne w gruncie rzeczy jak na wielu innych wydziałach. To są w zasadzie takie działania, które popularyzują naukę i wiedzę. I to brzmi tak bardzo zwyczajnie, ale ogrom pracy wykonanej i udział w projektach poświęconych, dedykowanych w zasadzie tej popularyzacji naszych pracowników, doktorantów, a także studentów jest bardzo duży. Te działania były zawsze prowadzone, ale chyba takim przełomowym rokiem był rok 2015, kiedy to marszałek województwa pomorskiego ogłosił, że to jest rok matematyki na Pomorzu. No i wtedy mnóstwo inicjatyw, mnóstwo działań pracowników Instytutu Matematyki u nas zaistniało, które spowodowały to, że na uniwersytet, na nasz wydział zaczęły masowo przyjeżdżać dzieciaki. Nie tylko z Trójmiasta, ale również z takich miejsc odległych od większych ośrodków, z zakątków naszego województwa, czasami spoza. I mogły uczestniczyć po prostu zarówno w takich w jakichś warsztatach, wykładach, ale też w pokazach z fizyki. Naprawdę dostały dużo możliwości uczenia się. No i to jakby był taki początek, bo potem też i nasi ludzie zaczęli jeździć również do takich szkół z jakimiś odczytami, wykładami, pokazami. Mamy też różne projekty, między innymi ostatnio pani doktor Hanna Furmańczyk pozyskała taki projekt Nauka, taką to ja lubię, co brzmi bardzo fajnie i bardzo fajne jest. Są to bardzo różne formy. No w czasach pandemii również nie zapuściliśmy się do końca w tym zakresie, bo było dużo takich wykładów online. Zapisy z reguły były tak obfite uczniów, że musieliśmy je kończyć znacznie przed terminami rozpoczęcia tych wykładów czy imprez. Tak jest do dzisiaj. Wspomniał Pan o studentach, doktorantach, pracownikach, a co ze studentkami i badaczkami? Jak to wygląda na wydziale z matematyką, fizyką, informatyką? Wspieram jak mogę. Nie chcę mówić o konkretnych procentach, ale jeśli chodzi o matematykę, jeśli chodzi o fizykę, to nie widać specjalnej różnicy, jeśli chodzi o liczby. To duży procent dziewczyn u nas studiuje. Jeśli chodzi o informatykę, to tych dziewczyn jest mniej. No i tutaj oczywiście bardzo wspieramy takie akcje, które są organizowane przez Perspektywy. Tam właśnie jest bardzo duża rola pani Marty Frankowskiej, pani Hanny Furmańczyk, które są bardzo zaangażowane. No i nasze studentki też potrafią odnosić tam pewne sukcesy, dostają wyróżnienia, nagrody. To są na razie dość takie pojedyncze może osoby, takie ambasadorki naszego wydziału, naszej informatyki. Staramy się bardzo, żeby wszystko dobrze działało, żeby ten potencjał, który w dziewczynach tkwi, przecież jest dokładnie taki sam jak w chłopakach, żeby miał szansę się w większym stopniu ujawnić. Bardzo ciekawe są też pasje i to głównie naszych dziewcząt, muszę powiedzieć, bo dwie z nich tworzą część zespołu studia wokalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Mamy też wybitną szachistkę u nas na wydziale, więc przyglądanie się postępom tych osób sprawia wielką radość, przy czym to są wszystko naprawdę bardzo dobre studentki. Bardzo mnie to cieszy w takim razie i mam wrażenie, że to daje trochę nadziei, że też i właśnie w kontekście działań naukowych, ale też poza tym w pracy ze studentami gdzieś tam ten temat zrównoważonego rozwoju istnieje i jest go całkiem sporo. Zastanawiam się jedynie, na ile do działania jest ich faktycznie wystarczająco dużo, na ile są efektywne w kontekście tego, jak niewiele już zdaje się mamy czasu, żeby naprawić bardzo dużą ilość problemów. To, co pani mówi, to musi zmuszać do poważnej refleksji. Ja bym powiedział, że nigdy dosyć wysiłku. To jest bardzo poważna sprawa i wydaje mi się, że problem, który pani rysuje, tak dosyć czarny i trudny, ma szansę się pozytywnie rozwiązać jedynie w takim przypadku, kiedy nasza świadomość, nie tylko jako kadry akademickiej i naszych studentów, ale globalnie społeczeństw, będzie znacznie większa w tym zakresie i kiedy wszyscy będziemy podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, na rzecz ekologii, zielonych technologii, tylko wtedy mamy szansę na odwrócenie tych bardzo niedobrych trendów, które w tej chwili rzeczywiście wszyscy obserwujemy i z którymi
jakiś czas będziemy się musieli bardzo poważnie zmierzyć. Czyli solidarność i współpraca? Solidarność międzypokoleniowa, współpraca. Dziękuję. Ja również dziękuję.